Dzień dobry, witajcie wszyscy, z tej strony Marcin z Morgum Lelątko. Mamy poniedziałek, 20 lutego, czas na ósmy odcinek i granie ze StarCraftem 2. No to już sporo tego nam wyszło tak naprawdę, zbliżamy się do magicznej dziesiątki, a potem to już z górki do kolejnych milestone'ów, jeżeli mogę tak powiedzieć. Niemniej jednak mamy poniedziałek, podłą pogodę. Ja próbuję tutaj dostać się teraz na stronie Cybersportu do czata, tak żeby go odpalić, żeby móc tutaj z wami poprzebywać. Zobaczymy, czy mi się to uda. Tak żeby go odpalić, dobrze, żeby... dobrze. O, okej, okay. Chyba się udało, więc za momencik będziemy mieć czat. No i teraz pozostaje nam odpowiedzieć sobie na pytanie, co takiego dzisiaj w programie. Nie, bo parę osób pytało się, o co chodzi ze skillobraniem, ale chyba zostało to już w miarę wyjaśnione. Chodzi przede wszystkim o to, że będziemy starali się, oprócz tych odcinków, kiedy zadajemy sobie jakieś konkretne pytania związane ze StarCraftem 2, z teorią, no, czy też konkretnymi zagraniami, no to, o, podoba mi się jeszcze zalogować, szybciutko polecimy w takim razie. Coś mi tu, a, nawet mnie zalogowało, nie wierzę, czyli dobre hasło wpisałem. Ok, czyli dziś na tapecie tak naprawdę analiza gry, solidna mam nadzieję analiza gry i spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas tej gry. Może inaczej, nie tyle odpowiedzieć, ile znaleźć 2-3 elementy, które możemy wyciągnąć i przełożyć na nasze rozgrywki. Replay, jak widzicie już na pierwszy rzut oka, no może jeszcze nie widzicie, bo na razie jest to w mniejszym okienku, trwa niecałe 23 minuty. Gracze, którzy w nim występują, to Liquid Ready, Violet, Violet, jak zwał, tak zwał, będzie mieć Zerg kontra Protoss na Tal'Dar i Mal'Dar. No i spróbujemy sobie tutaj zerknąć, zobaczyć, co tak naprawdę nie może, tudzież będzie się dziać w tymże matchupie i będziemy poszukiwać rzeczy, które są fajne, na które warto zwrócić uwagę i coś, co nam się przede wszystkim przyda. Zanim przejdziemy już do samiutkiego replaya jutro o godzinie 20:30 go.pl forest setu, będziemy z Zedem komentować. Już teraz zapraszam. Jeżeli komuś laguje, polecam zmniejszyć sobie jakość streamu. Ponoć pomaga. No a teraz już nie czekając, przechodzimy w takim razie do gry. Jestem na czacie w razie czego, więc piszcie. Będę starał się co jakiś czas zerkać i spoglądać. A póki co zajmijmy się może po prostu grą. Przelecimy ją w miarę szybko. Ja tego replaya już widziałem. Nie dość, że jest tu kilka fajnych rzeczy, które każdemu myślę przydadzą się. To jeszcze dodatkowo jego zakończenie jest całkiem fajne i pokazuje, jak tak naprawdę jedna rzecz może zadecydować o całej rozgrywce, więc będzie to naprawdę, myślę, miło nam obejrzeć tak naprawdę tą rozgrywkę. Dlaczego zaczynamy od Reta tak naprawdę? Dlaczego to na nim ustawiona moja kamera w tym momencie? Chodzi tu o super umiejętność tego gracza do wynajdywania odpowiednich momentów do dronowania. On nastawia się zazwyczaj na jakieś mega makro gry i tak naprawdę nie pamiętam, czy kiedykolwiek widziałem go jakoś mega raszującego, puszującego z jednej bazy. To jakieś dawne czasy chyba tak naprawdę. Natomiast to, na co chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę i to, co chcielibyśmy wynieść dla siebie, to wyszukiwanie momentów, kiedy tak naprawdę można przydronować. Ja od razu wam powiem, że build, który stosuje tutaj Red, to jest drony, by w okolicach 15 minuty mieć 200 na 200 zergiem. Jest to bardzo fajny build, który z jednej strony niesie ze sobą pewną odpowiedzialność dotyczącą, kiedy mogę przydronować, na jak dużo pozwoli mi mój przeciwnik, a z drugiej strony jest to też build, który no, pozwala tutaj niesamowicie pokazać to, co się dzieje z zergiem, no i przy okazji będziemy mogli zobaczyć,
przepraszam, najmocniej radzi sobie z tym Protoss. Ja oczywiście będę ziewał, to już standardowa moja przypadłość. Ona się bierze z dwóch podstawowych rzeczy. Przede wszystkim ja jestem chronicznie zmęczony ostatnimi czasy. Nawet nie mam czasu się ogolić, tak swoją drogą. A druga rzecz, dzisiaj po prostu pogoda dobija. Nie wiem, co się dzieje. Przyszło, były mrozy, przyszła odwilż. Nie wnikając w szczegóły, mamy Violeta, który tutaj rozpoczął w momencie zeskautowania. Zobaczył, że spawni pól się wykluł, więc postawił sobie kanona. Troszkę późniejszy Nexus przez to. No ale teraz jest już spokojnie bezpieczny, szczególnie że Red, jak widzimy, tylko 4 zerglingi wyprodukowane. No i zobaczcie, to jest w ogóle coś, jak dla mnie, niesamowitego. Zróbmy sobie busy i spójrzmy na jedną rzecz, potem zerknę na czat. Zobaczcie, że to jest 15 dronek, 3,34, 21 limitu, elegancko tutaj i jeszcze 2 zerglingi zostały dorobione. Zastanawiam się, po co tutaj tak naprawdę Retowi te zerglingi. Jak patrzymy na jego wizję w tym momencie, on nie wie nic o swoim przeciwniku. Dobiegł tutaj, więc na ślepo, nie, można powiedzieć, gra spawning pool hatchery, co jest dość bezpieczne, ale żeby być już w ogóle bezpiecznym, dobudowuje jeszcze do 6 zerglingów, dzięki czemu jest w stanie odpowiedzieć tutaj po części przynajmniej na jakieś próby pusha jednymi czy dwoma zelotami, które mogłyby się tutaj pojawić. Poza tym zobaczcie, co się stało. Znalazł momentalnie probkę, która tutaj była schowana, więc zobaczcie, co się teraz stało z tymi zerlingami. Bardzo fajna sprawa. 1, 2, 3, 4, tutaj gdzieś 2. No, w każdym razie są po całej mapie praktycznie rozrzucone. Szukają jakichś ukrytych pylonów, miejsc, gdzie coś mogłoby się dziać. I dodatkowo jeszcze, zobaczcie, momentalnie zostają zaprzęgnięte do roboty, czyli nie przejmujemy się tym, co robi nasz przeciwnik, będziemy wykonywać swój plan. Specjalnie włączam tutaj tą zakładkę w tym momencie z jednostkami i na niej tak naprawdę będziemy się skupiać przez dłuższy moment, ponieważ dzięki informacjom, jakie tutaj uzyskał Red, on już może pewien timing tutaj zastosować, może jakieś konkretne zagranie, może sobie ten build tutaj z powodzeniem zastosować, ja przepraszam najmocniej. O. Zmierzam do tego, że bardzo podoba mi się wykorzystanie tych wczesnych zerglingów. Niektórzy coś tutaj kontrolują, rozglądają się, zwłaszcza mimo, że sporo tutaj zwiadu się odbyło, nie udało się odnaleźć tej proby, ale nie ma jeszcze 6 minuty, a tutaj już ponad połowa hitpointu zdjęta z tych skałek, czyli miejsce na tą trzecią bazę, bardzo szybko będzie gotowe i bardzo szybko będzie można tutaj mocno przymakrować. To jest jeszcze ten moment gry, kiedy Red wie, że jego przeciwnik nie jest w stanie wyprodukować nic więcej jak, no nie wiem, Zelot, Stalker, jakiś taki mini haras, ale ma królową, więc tutaj czuje się bezpieczny. A tymczasem 5 zerglingów z powodzeniem, no, zaraz przygryzie się przez te skały. Czujne oko powinno zwrócić uwagę, że aż 10 dronek tutaj momentami jest produkowanych. Zobaczcie, to jest w tym momencie 40 dronek. Siódma minuta, Red ma już praktycznie 40 dronek. Zobaczcie, skąd się bierze w ogóle taka pewność siebie i wiedza, że można tyle dron naprodukować. To jest podstawowym zagadnieniem, jakie tutaj z jakim tutaj mamy do czynienia. To jest ten widok, prawda? Red tutaj zerknijmy, ja jestem ciekawy, gdzie ten Overlord dokładnie poleciał. Przelećmy, gdzie on jest w tym momencie. Halo, panie Overlordzie, gdzie jesteś? Ach, tu jest pan Overlord, widzicie? Czyli on gdzieś tędy dołem przeleciał, zobaczył, że tutaj nic nie ma, że tu jest pusto i teraz skierował się do góry. No i zobaczmy, w którym momencie on tutaj odkryje, co się dzieje u góry. Cały czas jest dronka, dwie dronki, jedna, dwie dronki, teraz 6 dodane. I zobaczcie, widzi chronobustowanego Cybernetic Core i jednego Gateway'a. Czyli bardzo, w zasadzie informacja na temat wszystkiego, co go tylko interesuje. Chronobustowany Warp Gate pokazuje, że raczej nie będziemy tutaj mieli do czynienia ze Stargate'em. Dlaczego? No bo
Chronobusta tutaj raczej wolałby użyć, żeby dobić jakąś jednostkę ze Stargate'a, prawda? Zobaczmy, czy on tutaj, no nie widzi akurat, ale mógłby zobaczyć, że jest jeszcze chronobustowany Forge, więc to już w ogóle jest super informacja. Niemniej jednak ma podstawowe info, że jego przeciwnik przede wszystkim chronobustuje Warp Gate'a. I dopiero w momencie, kiedy, zobaczcie, 44 dronki, pojawia się Roach Warren. Ja tutaj spowolnię, znowu do normalnej prędkości. Mamy w takim razie 44 drony i pojawia się dopiero Roach Warren. Jeszcze dwie dronki są w produkcji, to teraz będzie 40, 46. Zaraz tutaj zerkniemy, co dalej się dzieje. Przegląd sytuacji, saturacja, no widzimy tutaj 18, 20 w naturalu i praktycznie taka sama ilość w mainie, więc tutaj idealnie podzielone. No i zobaczcie, 7 minuta, trzecia baza jest już budowana. Więc tak naprawdę moglibyśmy założyć sobie, że na potrzeby tego buildu do 7 minuty tak naprawdę spokojnie możemy dronować przy takiej, a nie innej informacji na temat tego, co robi Protoss. Zobaczcie, że teraz dopiero są trzy Warp Gate'y. Twilight Council. Co ciekawe, jest tutaj ten Overlord, on tutaj widzi, że na tym zapleczu są już to budowane i zajmuje strategiczne miejsce tutaj, które pozwoli mu zobaczyć, kiedy ta trzecia baza się pojawi. Dlaczego teraz jest już przejście do Roachy? No, odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Nie, wiemy, że Protoss musi tutaj zaatakować i musi przede wszystkim zanegować naszą trzecią, więc Roachy są tutaj najlepszą odpowiedzią, najlepszą kontrą na to, czym dysponuje w początkowej fazie gry Protoss, czyli jednostkami warp gate'owymi. I one pozwolą nam obronić z założenia tą trzecią bazę, dzięki czemu będziemy mieli jeszcze większą przewagę. No, zresztą umówmy się, że granie na Protossa, który ma dwie bazy, samemu nie mając dwóch baz, no bywa ciężkie. Zobaczmy, nie, czy Red, tak, zobaczył tutaj tego pylona, no ale ten pylon pylonem na razie do niczego nie służy. My za to widzimy, że jest oczywiście Dark Shrine. No i zobaczcie, już te Roachy przeganiają te pierwsze warpujące się tutaj zeloty. Nie pozwolą tutaj nic zrobić, więc jest zupełnie bezpiecznie. Tych dronek już w tym momencie 50 parę się pojawiło. Zobaczcie, momentalnie, kiedy tylko jest coś odbite, kiedy tylko wysuwa się atak do przodu, Red dronuje. 5 dron teraz, zobaczcie, jego rocze walczą na przedpolu, przeganiają wszystkie jednostki i tak naprawdę to wszystko, czego potrzebuje w tym momencie, może dalej spokojnie dronować. Widzimy, że był już Lair, więc Glyar Reconstitution. Zobaczcie, jaka przewaga w limicie, 30 limitów więcej w 10 minucie. Tak to mniej więcej wygląda. Ale póki co nie wygląda to też i źle dla Protossa. Co ciekawe, w momencie, kiedy warpują się pierwsze Dark Templary, pojawiają się dwa Spore Crawlery u Reta. Gdzie one są? Znajdźmy je. Jeden tutaj na wejściu i drugi w trzeciej bazie. Logicznym wydaje się to, że jeżeli tu mam Spore Crawlera, no to nic mi nie przejdzie. Oczywiście my w pamięci mamy tego jednego pylona, o którym zresztą i wie Red, nie oszukujmy się, bo widział, że jest tutaj ten pylon warpowany. Wyciąga więc tutaj spokojnie masę zelotów od swojego przeciwnika. No a ten, co on robi teraz? Widzimy, nie. Zobaczcie, jakie tutaj mocne, mocne ataki tak naprawdę w tym momencie wystąpiły. Z przyjemnością można sobie zobaczyć, jak no, mocno tutaj mogą puszować Dark Templary, dobrze użyte. Zobaczcie, jak tu sprytnie jest warpowane. Dronki tutaj pojechały. No i jest fokus również na haczerce, której nie udało się zdjąć dzięki szybkiemu Overseerowi. No i tutaj jeszcze dodatkowo w mainie mamy dwa Dark Templary i Zelota, który kroi w tym momencie królową. Zobaczymy, zaraz podliczymy sobie straty Reda w tej wymianie. No i już pozamiatane, więc możemy zapauzować. 17 dronek
17 dronek, a mimo wszystko Red ma 54, czyli zobaczcie, że tych dronek już było blisko 70. Mamy dopiero 11 minutę, 11,5 minuty tak naprawdę. No ale jesteśmy, wybroniliśmy się. Zobaczcie, jak popatrzymy na straty, bez wątpienia Protoss ma więcej w plecy. I to jest kolejny wyznacznik tego momentu, kiedy my możemy dołożyć sobie troszkę więcej dronek. Co teraz będzie się działo? Przepraszam najmocniej. Kiedy widzimy tego typu sytuacje, zaczynamy się zastanawiać, co chcemy osiągnąć w dalszym etapie gry. Zrobiło się już bardzo late game'owo. Jestem na trzech bazach. 60 dronek, to już dobra saturacja powolutku. Mam Leira, robią się upgrade'y, co prawda dopiero plus jeden. Mój przeciwnik, z informacji jakie posiadam, no nie ma jeszcze trzeciej bazy, chociaż tu oczywiście się dzieje. Trzecia baza. Hydraden się pojawił. I Infestation Pit, gdzie ten Infestation Pit jest. Więc są trzy rzeczy, o których mówiliśmy już sobie, które można zrobić, kiedy ma się przewagę. Pierwsza rzecz to techować, druga rzecz ekspować, trzecia atakować. I tak naprawdę te dwie dają nam przewagę, trzecia nie zawsze. Zobaczmy, jak teraz dalej potoczy się ta gra. Zobaczcie, cały czas są tutaj dronki wrzucane. Cały czas tutaj są dronki wrzucane. Upgrade'y spokojnie się toczą. Jest kontrola nad mapą w miarę jest kontrola nad mapą. No i kontrolnie, oczywiście, czy nie pojawia się trzecia baza. Kończy się plus jeden. Co my tu jeszcze mamy? Jak ta armia w tym momencie wygląda? Zobaczcie, to już jest 50, 61 do 24. Mega, mega masowo produkcja. Świetnie wydawane nadwyżki tak naprawdę. Zobaczcie, jak dobrze się ten build sprawdza. Z ciekawości sprawdzamy jeszcze energię na queenach. Praktycznie wzorcowo wykorzystana. Co ciekawe, Red chyba nie zauważył tutaj tego pociągu probek do tej trzeciej bazy. Violeta, mam wrażenie, nie skierował tam swoich zerglingów, nie poszedł sprawdzić, co się dzieje. Natomiast sam spokojnie rozwija tą swoją armię. Zobaczcie, są zerglingi, coraz więcej roczy, już 160 limitu. Zatrzymał się na 70 dronach, tak naprawdę, i spokojnie dalej sobie poweruje. Ma kontrolę nad obydwiema kselnagami. No, może teraz będzie, powiedzmy inaczej. Zdejmie zelota. Natomiast to czego tutaj mi tak naprawdę brakuje do szczęścia, to więcej upgrade'ów po stronie zerga, bo widzimy, że Protoss już na plus 2 wyjechał. No ale mamy coś, co ostatnio bardzo popularne. Ma taka już naprawdę niesamowita ilość infestorów. Trzy wyskoczyły w tym momencie z 10, które się produkowały. Zresztą ta armia 71 do 72, jeżeli chodzi o robotników, ale 118 do 44. To jest 15 minuta. To jest max zerga i jego armia jest trzykrotnie większa. Zobaczcie, jak to niesamowicie wygląda w tym momencie. Jak sobie weźmiemy pauzę i walniemy 30 roachy, 10 infestorów, 58 zerglingów, robi się tu jeszcze overseer, prawda? I to już jest armia kompletna. To, co byśmy może jeszcze bardziej chcieli zobaczyć, to ewentualnie upgrade'y, których tutaj tak naprawdę trochę brakuje. Więc jakbyśmy mieli podsumować to, co się działo przez te pierwsze 15 minut, bo to już jest tak naprawdę teraz kwestia walki samej, która tutaj pozostała, plus late game'owe makro, które ma tutaj nam pomóc zająć, wybudować, kontrolować mapę i tak dalej. To moglibyśmy zastanowić się, że tak, do 7 minuty tak naprawdę Red non-stop produkuje drony. Przy pomocy 6 zerglingów sprawdził, co robi swój przeciwnik i zniszczył te skały. Więc do 7 minuty mieliśmy praktycznie same drony. Po 7 minucie pojawia się Roach Warren i pierwsze roachy. Ich było 10-12, które pozwoliły wybronić się przed tym pierwszym puszem zelotów. Oczywiście docelowo tych roczy było 10-12, bo początkowo tam chyba 6 czy 8 biegało. No i ten szybki layer w międzyczasie, zaraz się zresztą sprawdzimy, co było najpierw, czy Roach Warren, czy layer robiony, co też jest taka, myślę, ważna rzecz. Jesteśmy w szóstej minucie,
Jeszcze nic się nie dzieje. No, ładujemy się czy nie? Ósma minuta. O. Ósma minuta. Robi się layer. Tak, czyli layer był jednak po rozczłorzeniu. No dobra, my się tu załadujmy. I pójdziemy dalej. Zaraz dotrzemy do tej 15 minuty, która nas tutaj najbardziej interesuje. W międzyczasie oczywiście w każdym momencie, kiedy był wybroniony atak, pojawiały się dodatkowe drony, aż zatrzymało się to wszystko na magicznej liczbie 71 dronek, które w zupełności wystarczają na odpowiednią saturację na trzech bazach. No więc teraz mamy 15 minutę. No i co będzie chciał robić Zerg, prawda? No, jesteśmy wymaksowani, więc to, co Tygryski lubi najbardziej, czyli 300 na 200 tak naprawdę. Czyli chcemy zaatakować, wymienić armię i samemu mocno tutaj dobudowywać. Nie, tak naprawdę bardzo, bardzo mizernie wygląda to, czym dysponuje w tym momencie Violet. Co ciekawe, Red w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego przeciwnik gra na trzeciej bazie. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że tutaj tak naprawdę tej bazy w dalszym ciągu nie ma, bo jego atak, zobaczmy, że idzie centralnie w tą stronę. Niszczy pylony jeszcze w dodatku, co ciekawe, momentalnie stawiając przeciwnika na czerwonym limicie. No i teraz tak naprawdę dyskusyjny atak, bo czy to jest najlepsze miejsce, w którym chcemy zaatakować, oto jest pytanie. Co ciekawe, nie ma Overseera. Nie, przepraszam, jest Overseer, więc pewnie będziemy widzieli tutaj próbę zesnajpowania, ale zobaczcie, że to w dalszym ciągu wygląda blisko trzykrotna przewaga w armii po stronie Zerga. O, i teraz jest zesnajpowany Overseer. No i nagle coś się zaczyna dziać, bo na zapleczu armii pojawiają się Dark Templary, które tak naprawdę ratują dla Violeta w tym momencie sytuację. 11 rołczy, cały czas Red jest w stanie podtrzymać z tych trzech baz tą swoją masową produkcję, którą tak naprawdę potrzebował. No, Dark Templary tutaj dwoją się i troją. Co ciekawe, mamy jeszcze War Prisma tutaj po drodze. Zobaczymy, co on tak naprawdę będzie robił. No i teraz, cóż, Red zorientował się oczywiście, że jest tutaj bardzo, bardzo mocno jechany przez te Dark Templary. Wycofał się. Mamy War Prisma przyczajonego tutaj. No i tak naprawdę pytanie, kto wyszedł gorzej na tej wymianie? Nie... Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Violet niby stracił tak naprawdę dwa budynki. Cybernetic Core i Kanona. Red wyrzucił sporo armii, ale tak naprawdę nie zadał żadnej poważnej straty swojemu przeciwnikowi. I to w tym momencie troszkę się zaczyna tutaj zjeżdżać w jeden punkt, bo te 9400 to 7200 to jest jeszcze różnica 2000, ale nie, dla Zerga, znaczy dla Protosa tutaj oczywiście dużo boleśniejsze straty, ale nie było jeszcze kolosusów do tej pory i zobaczcie, co się tutaj zadziało. Mega nadwychy się pojawiły dzięki tej trzeciej bazie. Co ciekawe, wypadałoby się zapytać pana Violeta, dlaczego tak późno zwiększa dopiero swoją liczbę warp gate'ów. No ale ma też late game'owy switch do kolosusów z tych Dark Templarów w końcu, a Red na razie pure roacher i mamy tu jeszcze Broodlordy gdzieś w zanadrzu, bo mamy Greater Spire. No i zobaczmy, jak to wygląda. Masa roachy fokusująca wszystko, co się rusza. Co ciekawe, w jedną serię mógłby zdjąć tutaj najprawdopodobniej całego tego warp gate'a, ale ładuje się, nie wiem, czy to na atak mówię, czy czymś tutaj do środka tak naprawdę. I te dwa kolosusy dość mocną rzeźnię czynią. Co my tu mamy? 8 zerglingów, 4 koruptory, dodatkowe upgrade'y są w produkcji. Red 2-1, jego przeciwnik 3-0. No i co się stało? Udało się wybronić. Sporo probek tutaj powalczyło, ale nie zmienia to faktu, że po tej walce zobaczcie, co się stało. Już tutaj, o ile chwilę temu było to jeszcze 2000, teraz mamy już 1300 różnicy, więc zaczęło się to wyrównywać. No, znaleziony był ten Warprism, byłem ciekawy, czy udało mu się coś zrobić.
No ale nie, my oczywiście wiemy, że warpism to jest taki late game'owy mode do harasu, coś co nam pozwala tutaj mocniej przycisnąć naszego przeciwnika, coś co nam pozwala nie backdoorować, prawda, te ekspansje, które w dużej ilości się pojawiają, szczególnie jeżeli jest jakiś pewnego rodzaju contain, no to wiadomo, wylecenie gdzieś tutaj tym warpismem z jednej czy z drugiej strony daje nam możliwość warpowania jednostek bezpośrednio na zapleczu. No i znowu mamy wymaksowanego reta, który na czterech bazach już w tym momencie tak naprawdę piąta w budowie, natomiast Violet po cichutku siedzi sobie na tych trzech bazach. Co ciekawe, Red do tej pory, o nie, przepraszam, teraz już tą bazę znalazł oczywiście, ale zobaczcie, co tu się zadziało. Pięć kolosusów i masa stalków, a tu jeszcze te nieśmiertelne Dark Templary, no które oczywiście teraz muszą ją uznać, wyższość Fungal Grove, no ale pięć kolosusów to już jest niesamowity damage. Nie. I teraz tak, pytanie, co poszło źle w tej bitwie dla Reta? Nie. Odczuwalny stał się tutaj tak naprawdę brak Broodlordów. Bo to jest taki już naprawdę ekstremalnie late game'owy fight, gdzie jest blisko limit na limit i nagle okazuje się, że na tą masę kolosusów, na masę stalkerów Red jest w stanie tutaj co najwyżej kilkadziesiąt roachy rzucić, które tak naprawdę padają bardzo, bardzo szybko. Co widać zresztą na załączonym obrazku. Nie ma inwestorów, które padły dość szybko. Wypozycjonowanie tej armii było nie najlepsze. I no właśnie. Teraz się to wszystko wyrównuje. Okazało się, że ten warpism jeszcze jakoś to przetrzymał. Teraz są jeszcze warpowane jednostki. No i po raz pierwszy przewaga w limicie Protossa. I Red pisze good game. No i teraz tak, ktoś zastanowiłby się i powiedział, że ta gra, przepraszam najmocniej, no coś w niej było fajnego. Ja tutaj coś mówię o tych, łapmy dronki, zobaczmy co nam wolno i tak dalej. Natomiast co jeszcze moglibyśmy z niej wyciągnąć? Nie, ja zawsze powtarzam przy Taldarimie, że na Taldarimie mamy takie cztery bardzo, bardzo zdradliwe punkty. I to jest właśnie ta baza, ta baza, ta baza i ta baza. Dla Reta to stało się przyczyną przegranej z dwóch powodów. Pierwszy i zasadniczy powód to taki, że bardzo późno zeskautował to wydobycie. Zobaczcie, że to jest praktycznie wszystko na wykończeniu. No, to jest paręset minerałów na każdy mineral patch, więc no, podziałało sobie to wystarczająco długo, żeby się zwrócić i jeszcze pozwolić pozostać tutaj Violetowi w grze na tyle długo, żeby przełamał tą kompozycję armii, którą zafundował sobie, przepraszam najmocniej, Red. Drugi błąd, jaki wyniknął, to ten late game'owy fight. Ja cały czas mam team fight gdzieś na końcu języka. Lolowe naleciałości niestety mi tutaj przychodzą, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to że nie do końca może błędna była kompozycja armii, jaką tutaj zrobił Red, ale przyjrzyjmy się jeszcze raz przebiegowi tej ostatniej bitwy. Bo on jest tak naprawdę kluczowy. O, już jeszcze za blisko. Dobra, cofnijmy się jeszcze o minutę. O, i teraz przyjrzyjmy się w zwolnionym tempie, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Red orientuje się, no jeszcze nie, za momencik, że jest ta baza jego przeciwnika, prawda? Oczywiście jest. No i teraz rusza ta cała armia. Ja sobie myszką przesuwam. I będzie chciał zaatakować ten punkt. I teraz, co się od razu nasuwa? Zobaczcie. Wystarczy przełączyć na wizję Reta i tak naprawdę zastanowić się, gdzie jest armia przeciwnika. Jeżeli ja jestem tutaj i tu nic nie widzę, to jest małe prawdopodobieństwo, żeby late game'owo siedziała tutaj wielki deathball Protossa,
Bo to nie ma najmniejszego sensu. Dlaczego? Ponieważ strata tej ekspansji dla niego nie jest jakimś problemem. Dlaczego? Bo tu jest miejsce, gdzie może założyć bazę i które jest łatwiej do bronienia. Więc jego armia z założenia będzie kampić gdzieś w tych okolicach, bo będzie chciała mieć kontrolę nad newralgicznymi częściami jego bazy, a poza tym stąd ma bliżej, żeby zaatakować. Stąd idzie, przejmuje kontrolę nad dwiema Xel'Nagami, jest bezpieczny i może puszować w stronę Reta. No więc teraz, co się tutaj tak naprawdę dzieje, co mi się bardzo nie podobało w tej grze? Następuje atak, gdzie zupełnie nie jest Red właśnie przygotowany do tego, żeby zmierzyć się z tym, co wychodzi ze strony Protossa. Zobaczcie, że momentalnie 6 kolosusów. To jeden Fungal został zagrany. Violet momentalnie, zobaczcie, sfokusował i teraz dopiero dochodzą Roachy, dochodzą Zerglingi. Kolejnym pytaniem jest, czy nie było tu za dużo koruptorów tak naprawdę. I po co tak naprawdę te Zerglingi, prawda? To też jest takie pytanie. Zergling z założenia jest jednostką, którą się uzupełnia limit w momencie, kiedy ta bitwa się już kończy, kiedy trzeba szybko jakieś dodatkowe jednostki uzyskać, kiedy trzeba przede wszystkim, no nie wiem, pociągnąć jeszcze, przycisnąć naszego przeciwnika. A niestety, no, ułożyło się to tak, a nie inaczej. Nagle pada trzecia baza, backdoor od Protossa, no i okazuje się, że sytuacja Reta tak naprawdę jest bardzo, ale to bardzo niekorzystna. Ba, Dark Templary przez całą grę okazują się tutaj być bardzo, bardzo męczące. No i teraz tak, powiedzieliśmy sobie na samym początku, co ze strony Zerga tak naprawdę udało nam się wyciągnąć. Czyli tak naprawdę ten sam początek, on był bardzo fajny, bardzo bezpieczny. Wyciągnęliśmy sobie do 7 minuty dronki, potem Roach Warren, Lair, Overseer, bo pozwala nam się bronić przed Dark Templarami. Ciekawi mnie tutaj oczywiście ten Hydralisk Den, który został zupełnie nieużyty. Myślę, że to mogła być jakaś odpowiedź, próba odpowiedzi Reta na ewentualnego Stargate'a. Jednak, no nie, no miał tu całkiem dobrą informację na temat swojego przeciwnika, szczególnie, że jak się teraz weźmie pełny ekran, to widać, że on przeleciał po prostu gdzieś tu w pewnym momencie Overseerem nad tym wszystkim i zerknął, co się działo. Więc ten Hydralisk po prostu sobie spokojnie stał, no i nie miał żadnej potrzeby, żeby być używany. Natomiast, no, prawda jest taka, że kolejnym elementem, który tutaj zawiódł, są upgrade'y. Bardzo późne to 3 do pancerza, które sobie tutaj opracował Red. Dużo, dużo szybsze plus 3 po stronie Protossa tak naprawdę się pojawiło. I to tak naprawdę dało mu również wygraną tutaj w momencie, kiedy te pusze następowały. Więc nie można lekceważyć siły upgrade'ów, które tutaj po prostu powodują, że przeciwnik nasz, pomimo dużo, dużo mocniejszej armii, no tak naprawdę przegrywa grę albo nie jest w stanie nas przełamać. Więc to na pewno zapisujemy tutaj na plus Protossowi, że tak mocno upgrade'ował. To, nad czym się ja zastanawiam tak naprawdę i na czym chciałbym się zastanowić, to decyzje stojące za technologią Protossa. Patrząc na flow gry, czyli jak to wszystko poszło, mamy tak. Zeloty do harasowania, które zupełnie odbiły się od Roachy, zostały mega skontrowane. Z racji tego, że zeloty nie kosztują w ogóle gazu, follow-upem dla nich były Dark Templary, które zadały już konkretne obrażenia, bo zdjęły 17 dronek, tak jak widzieliśmy. Niestety nie zdjęły trzeciej bazy. Nie zdjęły trzeciej bazy. Następstwem Dark Templarów był late-game'owy switch do kolosusów. I na tym się tak naprawdę technologia Protossa zatrzymała w tej grze. Pytanie, czy to jest idealne, co mogło być? Mogły być tutaj grane immortale, prawda? Ktoś mógłby powiedzieć.
No ale immortale nie są aż tak wszechstronną jednostką jak Kolosus. Immortale nie kontrują aż tak dobrze wszystkiego, a są dodatkowo powolną jednostką, mało mobilną, nie dają wizji na high ground. I tak naprawdę cała armia jest uzależniona, zresztą no, stare porzekadło. Armia porusza się tak szybko jak najwolniejsza jednostka, która się w niej znajduje. Więc w przypadku immortali, no. Traci tutaj Protoss troszkę na mobilności i ten blink tak naprawdę nie może być tak według mnie efektywnie używany. Więc szczególnie, że nie mamy sentry, a to by się przydało w przypadku immortali, żeby one przeciąć armię na pół, rozstrzelać i potem tak naprawdę zacząć działać. Więc patrząc dalej na to, co tutaj widzieliśmy, bardzo ładny late game'owy switch i tak naprawdę przykampienie aż do momentu, kiedy pojawiło się pięć tych kolosusów. Może to nawet nie był moment, kiedy Violet chciał zaatakować, ale dostał ten prezent od Dreta w postaci ataku na tą stronę, gdzie mógł wyjść po prostu i odciął momentalnie inwestory. I to tak naprawdę wygrało mu bez problemu tą bitwę. Więc z punktu widzenia Protossa, to co by nam się przydało, no to na pewno troszkę late-game'owe decyzje, czyli ten switch do kolosusów, czyli nie odkładamy wszystkiego na jedną kartę, nie kładziemy wszystkiego na jedną kartę, czyli te Dark Templary fajnie pożyły, ale zobaczcie, że one też drugą młodość tutaj przeżyły w momencie, kiedy zniszczyły Greater Spire'a, prawda? Z powodzeniem zostały użyte do backdoorowania, z powodzeniem zostały użyte tutaj do obrony. Kilka jednostek zostało zniszczonych i tutaj również w tym miejscu i tutaj bardzo dużo Dark Templary porobiły. Więc przy odpowiednim snajpowaniu Overseerów Dark Templar okazuje się jednostką, która przez no, dłuższy czas gry daje tak naprawdę radę. Ja jeszcze z ciekawości chciałbym sobie zerknąć w momencie, kiedy był ten mega push Reta. To było w okolicach 16 minuty. O. Zobaczcie, zróbmy sobie pauzę. Red ma 1-1 w tym momencie, 2, a zaraz będzie plus 3. Zobaczcie, jaka różnica w upgrade'ach niesamowita na korzyść Protossa. Wydaje mi się, że to plus 3. No ile ono jeszcze tu potrzebuje? 20 sekund. Więc ono tutaj, kiedy dojdzie do tej największej bitwy, będzie już gotowe. Bo Red tutaj no, jeszcze czeka dość długo. W momencie, kiedy zostaną tu rzucone force fieldy. O, dokładnie, zobaczcie. Jeszcze 5 sekund tak naprawdę i już jest plus 3 kontra 1-1. Jakiego boosta do damage'u dostaje tutaj w tym momencie Protoss. W 16 minucie to nie jest może nawet jakoś mega szybko, jakby się ktoś nad tym zastanowił, ale w momencie, kiedy nasz przeciwnik nie robi upgrade'u, zobaczcie, jak kluczowe staje się tak naprawdę no zrobienie właśnie czegoś takiego. Co ciekawe, tu jeszcze jeden błąd przed sekundą widzieliśmy w wykonaniu Reta, czyli te inwestory, które do przodu się posunęły. Pomijam już całość tej walki, która dla mnie jest po prostu masakryczna. Wystarczyłoby obiec i z drugiej strony zaatakować. Kolejne błędy, jakie tu były, to niezniszczenie tego gateway'a. Padł tutaj Forge, przepraszam, padł tutaj ten Cybernetic Core, padł ten kanon, Forge'a zostawił, co ciekawe. I potem, kiedy była jeszcze walka z tymi kolosusami, cały czas te jego jednostki no, stały tutaj w tym miejscu i zobaczcie, no, ile jednostek Protossa walczy w tym momencie tak naprawdę, a ile jednostek Reta. On tutaj rozstrzeliwuje Cybernetic Core, żeby się przedostać. I tu jest 8 Stalkerów kontra 24 Roachy, które się cofają, oczywiście ze względu na Dark Templary. Więc no, pozycyjność, umiejscowienie, którędy chcemy atakować, no tutaj po prostu paskudne, paskudne w wykonaniu Reta, aż jestem naprawdę pełen podziwu, że zawodnik tej klasy mógłby w ten sposób po prostu zagrać, no bo to, co tutaj widzieliśmy, tą kłębiącą się masę Zerga, no to jest po prostu jakaś pomyłka jak dla mnie, coś takiego nie powinno się stać, szczególnie, że miał zakopywanie, te inwestory ładnie, część z nich uciekła. No i zobaczcie teraz tą kolejną walkę. To jest też tak na zasadzie. Kurde, ja mam normalnie jakiś katar. Zobaczcie. To jest też normalnie na zasadzie. Zobaczcie, jak te jednostki tutaj się tłoczą. A stoi
Warpgate, którego można zdjąć dwoma seriami i tutaj spokojnie dalej zaatakować. To stoją tu dwa roacze, stoją tu trzy roacze i się przyglądają zelotom, które tak naprawdę. A kolosusy non-stop spawają tutaj z tyłu, prawda? Więc ja po prostu nie mogę patrzeć na te straty, które tutaj Red poniósł, bo to jest tak naprawdę oddanie wygranej gry. Oddanie wygranej gry. Bo mimo, że powiedziałem, że ta trzecia baza wygrała grę Violetowi, to gdyby w którymkolwiek wcześniejszym momencie gry, zakładam przed kolosusami, Red zeskautował tą bazę, to nawet 10 Dark Templarów nie byłoby w stanie obronić tej bazy przed wymaksowanym zergiem, który by mu tutaj wmaszerował po prostu. No i to jest skutek i następstwo pewnych decyzji, które się tutaj zaczęły dziać. Więc jeszcze raz, tak na szybko przechodząc, co jeszcze tutaj dla nas jest dobrą nauką, co jeszcze tutaj przydałoby się zobaczyć. No właśnie, przyjrzymy się kompozycji koruptorów, które tutaj nie pojawiły się. To na ostatnią bitwę tak naprawdę one dopiero miały miejsce. W dodatku jeszcze nie dokontrolował tego dokładnie Red. Zobaczmy, ile tutaj, jaką część armii stanowią te koruptory. Ile my ich tu mamy? 9. Ja, czy jeszcze jest więcej? 9 koruptorów. 9 koruptorów. Nie spodziewał się chyba, mam wrażenie, tutaj w takim razie Red tylu kolosusów. Ile inwestorów, zobaczcie, tutaj jest 6 inwestorów, które mają tak niesamowicie dużo energii, która zostanie po prostu totalnie zmarnowana. No rzucił kilka tych fangali. Tutaj te koruptory walczą, no ale z drugiej strony zobaczcie, może inaczej, cofnijmy się jeszcze o minutę. Jestem bardzo ciekaw stosunek roczy do stalkerów. To też jest taka ciekawostka. 31 stalkerów do 30 roczy. No, panie Red, to też nie jest za dobra wymiana. Ciekawostką też jest to, że Red decyduje się zaatakować na kilkadziesiąt sekund przed tym, zanim skończy się jego trzy pancerza. Nie pamiętam kto, ale powiedział dość takie mądre stwierdzenie, że jeżeli robisz upgrade, to ja tutaj może akurat to dodaję od siebie, bo nie pamiętam, czy to też było powiedziane, ale dopóki on się nie skończy robić, nie atakujesz, prawda? W trakcie, kiedy wynajdujesz upgrade, raczej nie podejmujesz ofensywnych działań. Dlaczego? Bo tak, jeżeli chcesz atakować, kiedy robi się upgrade, to równie dobrze mogłeś nie robić tego upgrade'u i doprodukować dodatkowe jednostki. Proste. To są wyrzucone pieniądze, takie pusta kasa, która została zablokowana, która mogła dać ci więcej limitu w momencie, kiedy dochodzi do bitwy, a ty tak naprawdę w żaden sposób nie korzystasz z tego, co ci dają te upgrade'y w danym momencie. Więc tu kolejna rzecz, jeszcze do której dochodzimy, to, że Red pospieszył ten atak. Ja mam wrażenie, że to może być jakieś, troszkę jakaś tu panika już nastąpiła. No ale z drugiej strony nie wiem, czy też najlepszym rozwiązaniem było takie mocne parcie, szczególnie, że nie było tej trzeciej bazy w tym miejscu. Nie było tej czwartej bazy tak naprawdę. Więc wiedział, co ma tutaj Protoss. I teraz jeszcze jedna rzecz. Tutaj to mogły być Broodlordy. To naprawdę mogły być Broodlordy, które tutaj namieszałyby i zmieniły zupełnie układ tej bitwy. Zresztą zobaczcie teraz w ogóle, jak to wygląda. Stoi tutaj kilkadziesiąt zerglingów i roacze i nie walczą w ogóle. I to wszystko zginęło. Te wszystkie roacze naziemne padły w momencie, kiedy Red atakuje. No i to też wyjaśnia kolejny aspekt, jak gdyby, no, tego, że nie udało się w żaden sposób tej ostatniej bitwy przeprowadzić w taki sposób, jak powinno to mieć miejsce. No koniec, tak naprawdę koniec, więc błąd za błędem tutaj wystąpił, late game'owy, no i spowodował, że Red tak naprawdę sam jest sobie winien troszkę tej przegranej.
Zobaczyliśmy jakieś fajne rzeczy dotyczące buildów, czyli ile można dronować, kiedy można dronować. Zobaczyliśmy, jak komponujemy armię. Zobaczyliśmy w końcu, w jakich pozycjach tak naprawdę walczymy. Daje troszkę do myślenia, prawda? Jak się przeanalizuje tę grę w ten sposób, zobaczy się pewne rzeczy, zależności, układ armii po jednej, po drugiej stronie, dołożenie pozycji do tego, nagle dużo rzeczy staje się bardzo, bardzo jasne i obnaża słabość tak naprawdę danych zagrań. Zerknijmy w takim razie na czata, na zakończenie. Zobaczmy, co tutaj pisaliście, jak bardzo zostałem pojechany. Cofam teraz czata stosunkowo wysoko. Ok, lecimy. Dobra, co my tu mamy? Patrzę, patrzę, kiedy będzie następny NVP dla początkujących stream? W okolicach weekendu. Zwracam, oczywiście, że zwracam, że zwracam. co się tutaj dzieje dalej? No bo ja widzę ostra dyskusja na temat zelotów pusza, kolosusów. Dobrze, dobrze. Co się tutaj dzieje? Nie rozumiem tego zdania, Borsu. Każdy ma pojęcie, kto okłada Borgluma. Przecież on nie mówi o tym, żeby strzelić sapli, jak masz bloka. Co się tutaj dzieje? RF902. Borglum jest jeden błąd w tej grze. W tym wypadku było nieodkrycie trzeciej bazy. Później ten push był dlatego, bo zobaczył, że Protoss nie ma przynajmniej... Nie ma trzeci, przynajmniej tak myślę, chciał powymieniać się go zjeść makro. No to jest to, o czym mówiłem, że wymaksowany zerg idzie oczywiście w wymianę armii, bo on odnawia sobie wszystko dużo szybciej. Okazało się to oczywiście błędem, ale jak widzieliśmy, również pozycje, gdzie walczył, było złe. Jeżeli robisz upgrade, to nie atakujesz, powiedział to Day9. Dzięki Borsu tutaj za przypomnienie. Ja za dużo tych rzeczy oglądam, żeby wiedzieć. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? No, co do turnieju, wystarczy zajrzeć na stronę. Są zapowiedziane dwa, więc nie ma problemu. Wystarczy zajrzeć na stronę, o której tutaj piszecie, i tam jest na forum zapisy do tego turnieju, więc polecam. Natomiast mam nadzieję, że ktoś się tutaj odezwie do mnie kiedyś, bo już wiele razy o tym prosiłem i się dawać znać, co Was interesuje, jeżeli chodzi o tematykę StarCrafta 2. Zrobiliśmy, przypominam, tylko early, mid, late game, można to oglądać. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jakie tematy Was interesują a propos igrania, co byście chcieli zobaczyć, bo StarCraft to jest tak szerokie zagadnienie, ja już tyle różnych teorii, elementów teorii StarCraftowej przerabiałem, że tak naprawdę czasami wolę sobie wziąć taką grę. Jak mamy tutaj red kontra violet, obojętnie czy to są main rasy i tak dalej, ale przejść i zobaczyć po prostu małe klosuszki z danej gry i się zastanowić, co można było tutaj zagrać inaczej. Mnie się to bardzo przydaje, potem w komentowaniu. Build ordery i cheesy. Okej, słuchajcie, za tydzień, w poniedziałek spróbujemy tutaj coś o build orderach powiedzieć w takim razie. Nie powiem, że już nie robiłem. Nie powiem, że już nie robiłem oczywiście, ale będę. Natomiast nie ma problemu najmniejszego. Przygotujemy coś o buildach i pokażemy Wam. W godzinkę się wymieścimy. Może po prostu zrobimy jedną rasę na każdy odcinek. Zaczniemy, nie wiem, rzucę kostką, żeby nie było, że faworyzuję którąkolwiek z ras i nie. Zaczniemy od kilku podstawowych buildów, takich
cheese'owych, standardowych i może makroekonomicznych. I skupimy się w jednym odcinku na jednej rasie i pokażemy. A ja ze swojej strony w takim razie nie kłamię, jak mi tutaj zarzucacie na czacie. Będę się żegnał w takim razie. Dzięki wielkie za obecność podczas audycji. No i tak jak mówiłem na samym początku audycji, jutro go.pl for resetu będziemy się widzieli, z Zedem dyskutowali. I cóż, trzymajcie się w takim razie. Ja oczywiście jestem Marcin Smorgum Lelątko. Gdzie mnie znajdziecie? Macie tutaj napisane na pasku. Twitter, Facebook też jest, SC2TV, tam też jestem. No i do zobaczyska. Pozdrawiam Was. Ten odcinek zaraz wędruje na YouTube'a. Miłego wieczorku. Hejka.